Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Marcińczyk i jestem założycielem firmy Restimo, która tworzy oprogramowanie dla restauracji. Na początku chciałbym zabrać Państwa do restauracji sprzed pandemii. Restauracja taka, która chciała zacząć sprzedaż na miejscu, potrzebowała zakupić odpowiedni do tego sprzęt. No i tak na początku widzimy na POS-a. W POS-ie restauracja zarządza zamówieniami, przyjmuje całą sprzedaż. Drukarka bonowa, na której wysyłają z POS-a na kuchnię, żeby kuchnia wiedziała, co wydrukować. Drukarka fiskalna do fiskalizacji zamówień. Telefon do przyjmowania zamówień przez telefon albo rezerwacji. I terminal do płatności kartami. No i taka restauracja, która chciała zacząć sprzedaż na kanałach delivery, na przykład wejść na pyszno.pl i zacząć sprzedawać przez swoją stronę internetową, potrzebowała dokupić dwa kolejne tablety. No i tak te dwa tablety na każdy wpadają osobno zamówienia. Dodatkowo potrzebują komputera, laptopa do zarządzania na przykład menu w tych dwóch kanałach. No i najśmieszniejsze, że potrzebują karteczek. Karteczki są po to, żeby zapisać te zamówienia, które wpadną na tablet i zanieść je na kuchnię, bo nie ma integracji tabletów z drukarkami bonowymi. No i taka restaurator, który po pandemii zauważył, że ta sprzedaż na miejscu jest dużo słabsza niż powinna być, musiał wejść na nowe kanały delivery i rozpocząć sprzedaż jeszcze mocniej w online. No i restaurator, który zdecydował się, żeby wejść na przykład na Ubera, na Glovo, na Bolta, na Volta, potrzebował dodatkowych czterech tabletów. No i na każdy z tych tabletów wpadają osobno zamówienia, na każdy trzeba ręcznie przypisać na karteczki, ręcznie do POS-a, każdy z tych tabletów osobno wydaje dźwięki. No jest to bardzo problematyczne dla restauratorów, dla kelnerek szczególnie. Generuje to dużo problemów, dużo błędów, klienci są niezadowoleni. No i ogólnie jest to bardzo, bardzo problematyczne, no tablety trzeba kupić, je trzeba podłączyć, no i tak to wyglądało. Najgorsza część dla restauratorów, którzy jeszcze bardziej chcieli zwiększyć swoją sprzedaż i założyć restauracje wirtualne. No ale czym są te restauracje wirtualne? Innymi słowy, to są ghost kitcheny, czyli takie restauracje, które sprzedają tylko w delivery, czyli nie można tam do tej restauracji przyjść i zamówić na miejscu, nie można zadzwonić przez telefon, ani nie widać ich na Google Mapsach, można jedynie zamówić przez Uber Eatsa, Bolta, Glovo, Bolta i tak dalej. No i restaurator, który chciał założyć takie wirtualne restauracje i jak założy te wirtualne restauracje, zwiększy tym samym swoją sprzedaż bez generowania dodatkowych kosztów, no bo wszystko się odbywa w tej samej kuchni, tą samą załogą, tymi samymi pracownikami. No i tak wracając do naszego restauratora, który jest ambitny i chce sprzedawać jeszcze więcej, który zdecyduje się założyć 5 wirtualnych restauracji i wejść na wszystkie platformy delivery, potrzebuje zakupić tych tabletów Z20. Tak, one się nie integrują, to są osobne tablety i na każdy z tych tabletów wpadają osobno zamówienia, osobno dźwięki, osobno trzeba przepisywać na karteczki do POS-a, no jest bardzo, bardzo, bardzo problematyczne. Dodatkowo proszę sobie wyobrazić, że na każdy z tych tabletów trzeba osobno zarządzać dostępnością pozycji. Czyli jak się skończy rosół w naszej restauracji, to musimy na wszystkich tabletach ręcznie kliknąć, że rosół się skończył. No ale oczywiście kelnerzy, kelnerki tego nie robią, więc jak wpada nam rosół do restauracji, to dają na przykład pomidorówkę za to, no i klient dostaje pomidorówkę. No i to tak się działo i tak się dzieje. Tutaj jest restauracja w Krakowie, która rzeczywiście, w której przeprowadzaliśmy wdrożenie. No i proszę sobie zobaczyć, no jest pełne centrum zarządzania restauracją, tych tabletów było tutaj 30. Widać te karteczki białe, na których kelnerki biedne zapisywały te zamówienia. Sam tworząc to oprogramowanie pracowałem jako kelner, więc wiem, ile tam się generuje błędów i problemów. Tutaj druga nasza restauracja, też w Krakowie, w której robiliśmy wdrożenie, no tych tabletów jest bardzo dużo. No i proszę sobie wyobrazić, jak wchodzą Państwo do takiej restauracji zamówić jedzenie i widzicie takie centrum zarządzania, wszystkie te tablety zaczynają w godzinach szczytu dzwonić różnymi dźwiękami naraz. No i kelnerki z reguły bardziej wolą odebrać zamówienie z tych tabletów niż obsłużyć gości. No bardzo, bardzo to jest problematyczne. Naszym rozwiązaniem jest oprogramowanie RestHub. RestHub jest to aplikacja, która integruje wszystkie kanały delivery do jednego miejsca, czyli integrujemy Uber Eatsa, Glovo, Bolt Fooda, Volta, Pyszne oraz kanał, na przykład własną stronę internetową dla restauratora. Aplikacja działa w wersji przeglądarkowej, czyli można ją otworzyć na każdym urządzeniu. Z reguły to jest na tablecie, ale na telefonie, na komputerze też da rady.
No i korzyści z wdrożenia naszego systemu są bardzo duże. Po pierwsze, mniej błędów i przyspieszony w ogóle proces zamówień, tak? Czyli od razu zamówienie z naszego systemu wpada na POS-a, od razu wpada na drukarkę bonową, więc restauracja, czyli kuchnia, szybciej zrealizuje to zamówienie. Przez automatyzację też jest mniej błędów, czyli no, nie przepisujemy tych zamówień ręcznie na karteczki czy do POS-a, tylko wszystko jest zautomatyzowane. A jak jest mniej błędów, to klienci są bardziej zadowoleni. No i najważniejsze, zwiększone przychody dla restauratorów do takiego stopnia, że często ci restauratorzy zarabiają dzięki nam więcej niż płacą za nasz system. Dzieje się to dlatego, że z naszym oprogramowaniem oni chcą wejść na te nowe platformy, bo wiedzą, że nie potrzebują tych dodatkowych tabletów i to nie będzie dla nich problem. No i łatwiej jest założyć te wirtualne restauracje, decydują się często z nami, żeby te restauracje wirtualne założyć. Jak mówimy o produkcie, to składa się on z trzech głównych funkcjonalności. Pierwsza to jest pełne zarządzanie zamówieniami ze wszystkich kanałów delivery, ze wszystkich restauracji wirtualnych, czy nie, ze wszystkich lokalizacji wpadają te zamówienia do jednego tabletu, do jednego miejsca. Kelnerzy, kelnerki na tym tablecie akceptują zamówienia, odrzucają, opóźniają, drukują na POS-a, drukują na bonówki, więc jest to dla nich bardzo, bardzo uproszczony proces. Kolejna funkcjonalność, no i to jest bajka, bo tym najczęściej sprzedajemy, to jest jedno menu, które restauratorzy dodają w naszym systemie, które później jednym kliknięciem po prostu publikują je na wszystkie te platformy. No i wcześniej to wyglądało tak, że jak chciał restaurator stworzyć menu albo zedytować jedną pozycję, to musiał na tych wszystkich tabletach albo wysyłać maile do tych firm. Wszystko teraz jest automatyzowane, bezpośrednio zapis się łączymy, minutę trwa, żeby opublikować to menu. W tym wysyłamy zdjęcia, ceny, opisy, no wszystko w naszym systemie. No i tak jak wracając do tamtego rosołu, jak on się skończy, to w naszym właśnie tablecie w jednym miejscu kelnerka klika, wyłącza tą dostępność, publikuje i już wszystko działa. Znaczy rosół nie jest już w sprzedaży. Tak samo może go ponownie włączyć, zmienić godziny otwarcia restauracji, czy włączyć, wyłączyć restaurację, na przykład jak coś się na kuchni stanie. No i kolejna funkcjonalność to są raporty i statystyki ujednolicone w jednym miejscu. Dotychczas to było tak, że dostawali z każdej platformy osobno maile, PDF-y i albo niemożliwe, albo było bardzo czasochłonne, żeby te wszystkie dane zsynchronizować. No teraz mają do tego jeden tablet w jednym miejscu, mogą filtrować tak jak chcą po lokalizacjach, po kanałach delivery. Dodatkowo dzięki naszemu systemowi dużo łatwiej im kontrolować restaurację, no bo wcześniej nie wiedzieli, jak byli na przykład w domu albo w biurze, czy restauracja w ogóle ma włączony tablet, albo kelnerzy wyłączyli go, bo im się nie chciało pracować. A teraz wiedzą, że te restauracje są powyłączane, więc jest dużo lepsza też kontrola nad tą restauracją. Mogą też podejmować trafne decyzje biznesowe, bo wiedzą, co się najlepiej sprzedaje, jakie dodatki się najlepiej sprzedają, w jakich godzinach. Więc jest to dla nich bardzo, bardzo ważny element biznesu. Jak już mówimy o statystykach, to aktualnie mamy ponad 100 płacących restauracji. System wystartowaliśmy w październiku 2021 roku, więc już pół roku go sprzedajemy i rozwijamy. I od tego czasu mamy już w systemie ponad 300 tysięcy zamówień na kwotę prawie 15 milionów złotych przeprocesowane. I z naszych obliczeń wynika, że restauracja średnio przyjmuje prawie 500 zamówień miesięcznie. Nasz model biznesowy to jest abonament SaaS od lokalizacji w zależności od ilości zamówień miesięcznie. Im więcej zamówień restauracja przyjmuje przez nasz system, tym większy abonament płaci. I tak średnio restauracja, jedna lokalizacja płaci nam 200 zł miesięcznie, więc aktualnie mamy MRR, powtarzalne przychody na poziomie 20 tysięcy miesięcznie i z końcem tego roku chcemy osiągnąć próg 70 tysięcy MRR-u na bazie 350 restauracji. Jeśli chodzi o rynek i naszych potencjalnych klientów, to są restauracje, które sprzedają w delivery, tak? Czyli te restauracje, które mają Ubera, Glovo, Pyszne, czyli Takeaway'a i inne platformy. I według raportów Ubera i Takeaway'a, tylko tych dwóch firm, takich restauracji na świecie jest ponad 600 tysięcy, a w samej Europie 200 tysięcy. No i nasz model biznesowy jest taki, że chcemy rozwijać się na konkretnych rynkach, na wybranych rynkach, gdzie chcemy być liderem numer jeden, numer dwa. I tak, biorąc pod uwagę, jeśli byśmy byli takim liderem na trzech największych rynkach w Europie, Polska, Niemcy i Wielka Brytania, przy 40% obłożeniu, to jest 22 tysiące restauracji w samej Europie, albo innymi słowy 10% całego rynku europejskiego. A oczywiście chcemy wchodzić na inne rynki, nie tylko na te trzy największe.
No i jak chcemy to robić? Jak chcemy pozyskiwać tych naszych klientów? Mamy trzy kanały dystrybucji. Pierwszy, najważniejszy, na którym teraz się najbardziej skupiamy, to jest tradycyjna sprzedaż, czyli cold calling, cold mailing, spotkania w restauracjach z naszego networku. Drugi kanał, który dopiero rozwijamy, który budujemy, to są partnerstwa. I tutaj mówię o partnerstwach z systemami POS, z kanałami delivery, z kurierami czy z różnymi startupami, gdzie wymieniamy się tymi leadami, no i rzeczywiście już około pewnie 20-30% naszych restauracji jest już z tego programu partnerskiego. I coś, co jeszcze nie funkcjonuje, ale chcemy to mocno rozwijać, czyli marketing, płatne reklamy w Facebooku, Google, pozycjonowanie, eventy branżowe, PR, czyli wszystko, za co po prostu musimy zapłacić. Ale no to też jest skalowalne. Jeśli chodzi o nasze plany produktowe, to na pewno ciągle chcemy rozwijać naszego REST Huba, czyli integrację. No i kolejne integracje z kanałami delivery, kolejni kurierzy, kolejne integracje z POS-ami. Oraz mocny nacisk na wirtualne restauracje. Chcemy pomagać restauratorom je budować, chcemy w tym być najlepsi na rynku. Kolejna aplikacja, którą chcemy wystartować w wakacje, to jest aplikacja REST Pay, która będzie zintegrowana z naszym REST Hubem i będzie umożliwiała płatności i zamawianie po zeskanowaniu kodu QR. Czyli to będzie aplikacja dla gości restauracji. No i na koniec długoterminowa wizja, to chcemy zbudować globalne API, do którego będziemy wpuszczać firmy za opłatą. Tak, to mogą być różne startupy, mogą być tradycyjne firmy, które chcą się z nami zintegrować i mieć przez nasz system dostęp do na przykład różnych posłów albo do dużej grupy naszych klientów. Jeśli mówimy o konkurencji, to na początku warto zaznaczyć, że jest trzech dużych graczy ze Stanów Zjednoczonych, Ordermark, Otter i Deliveract. To są firmy, które się rozwijają horyzontalnie, czyli na cały świat swoją ofertę chcą wysyłać. No i te firmy nie skupiają się na takich lokalnych integracjach. Mają swoją obsługę klienta globalną i globalne integracje czy z kanałami delivery, czy z POS-ami. Drugą naszą konkurencją to są lokalne firmy, lokalni dystrybutorzy POS-ów albo firmy tworzące oprogramowanie dla restauracji. Oni też często tworzą takie integracje, ale nie jest to dla nich core biznesu, to jest coś dodatkowo i swoją ofertę celują tylko dla swoich klientów, a takich firm POS-owych w samej Polsce jest 20. No i tu wchodzimy my z oprogramowaniem, które jest konkurencyjne pod kątem właśnie ilości integracji, jakości oprogramowania z tymi największymi graczami, a z drugiej strony chcemy integrować się z tymi lokalnymi firmami POS, lokalnymi kurierami, chcemy mieć lokalne wsparcie. Więc no tutaj będziemy mieli najwięcej do zaoferowania tym restauracjom, które są na danych rynkach. Nasze przewagi to jest na pewno ilość integracji. Dotychczas w Polsce mieliśmy najwięcej tych integracji, najbardziej rozbudowane. Integracje z kanałami delivery, ilość funkcjonalności i to jest coś, co będziemy musieli bardzo mocno rozwijać. Kolejna rzecz to są partnerstwa white label, czyli chcemy dać nasze oprogramowanie właśnie takim firmom, które się z nami zintegrują i będą sprzedawały to jako pod swoim brandem, przynosiły nam dzięki temu kolejnych klientów. Bardzo ważne, że chcemy być neutralnym partnerem, czyli nie będziemy tworzyć ani systemu POS, ani własnej firmy kurierskiej, ani marketplace'u do zamawiania jedzenia, żeby nie być konkurencją dla Ubera czy innych systemów POS, ponieważ wiemy, że chcemy być ich partnerami, a nie chcemy być odcięci od ich API. Kolejna rzecz właśnie to, co wspomniałem, bycie lokalnym graczem, czyli lokalne wsparcie dla restauracji, lokalne integracje. Mocny nacisk na wirtualne brandy. Tutaj chcemy się specjalizować, bo widzimy, że tym bardzo też dobrze sprzedajemy się do restauratorów, czyli pomagać im zakładać wirtualne brandy, dużo tworzyć kontentu w tym zakresie. No i oczywiście polska technologia, polscy programiści, więc jak to się może nie udać. Jak mówimy o zespole, to od lewej jestem założycielem firmy, pracuję jako głównie z restauracjami od strony biznesowej, ale też tworzę produkt. Jestem też współzałożycielem firmy informatycznej Winalife, w której moim wspólnikiem jest Marcin Nowak, który też jest CTO w Restimo. Marcin ma ponad 7 lat doświadczenia, jest senior deweloperem, odpowiedzialny za zarządzanie zespołem naszym IT i tworzenie produktu. Dalej mamy Arka Bieleckiego, który jest odpowiedzialny za wdrożenia w restauracjach, za support, za operacje. Arek pracował m.in. w Glovo, czy w Foodpandzie, czy Rocket Internet. Dalej mamy Piotra Niemca, osobę, która jest odpowiedzialna za pozyskiwanie dużych sieci restauracji, ponieważ sam jest właścicielem sieci restauracyjnej Olimp
jest to sieć kantyn w biurowcach. I dalej mamy naszego Piotrka, Head of Sales, który pracował w Glovo i przy restauracjach wirtualnych, więc to jest nasz zespół biznesowy. Kończy się czas, więc zapraszam do naszego stoiska, gdzie opowiem o case studies naszych takich trzech klientów, gdzie naprawdę ta wartość, którą stworzyliśmy, była bardzo, bardzo duża i to były ciekawe przypadki. I co najważniejsze, zbieramy rundę o wartości 750 tysięcy złotych. To chcemy przeznaczyć na pozyskanie kolejnych 500 restauracji, dzięki czemu osiągniemy MRR na poziomie 120 tysięcy złotych miesięcznie. Więc jeśli jest to dla Państwa interesujące i chcą Państwo dołączyć do zespołu Restimo, zapraszam do stoiska lub do kontaktu i do dołączenia do zespołu. Dziękuję bardzo.